Dzięki temu, że nie mamy magazynka, tylko możemy przerzucać się pomiędzy pociskami w 2 sekundy. A ja zostałem wykryty i teraz Projecto na mnie nadjeżdża. We mnie będzie wjeżdżać. Patrzcie, znalazłem ABR-a, on ładuje, znaczy ma przodowo sobie haki. I dostał plombę 481, musi uciekać. Mają zaskakująco dużo czołgów na tym środku. Zwyczaj tego na tej mapie nie widujemy. Mamy Erlenberg, losowanie na dziesiątki, więc można powiedzieć, że wykrakałem, ale to dobrze, bo możemy sprawdzić, jak Gonzalo będzie się spisywać na takich dziesiątkach. Siemanko i zawitajcie, bitwę na żywo, Gonzalo. Czołg, na który czekał przede wszystkim Maciej Wawrzyniak. Mam nadzieję, że oglądasz ten film, bo to jest film z dedykacją dla ciebie. Nigdy jakoś Gonzalo nie grałem, może jedną bitwę. Patrzyłem na jego statystyki, to nie zachęciły mnie one, bo tak dla mnie to był taki kaliban, który nie ma magazynka. Jednak jak się przypatrzymy trochę bardziej, to sytuacja nam się delikatnie odwraca. Mianowicie, Gonzalo ma na standardowych pociskach ma przeciwpancerne, które strzelają za 440. Jak widzicie, ładuje to działo 13 sekund, więc jest to dosyć sporo czasu, ale możemy w bardzo łatwy sposób przerzucić się na Hesze, gdy mamy czołg, którego przebijamy mając penetracji 209, a to jest całkiem fajna penetracja, znaczy bardzo fajna penetracja, żeby frontalnie przebijać dużo ósemek, w szczególności jakieś medy. I zobaczcie, że teraz kolejne przebicie w Projecto i już jest 1000 uszkodzeń na liczniku. Dzięki temu, że nie mamy magazynka, tylko możemy przerzucać się pomiędzy pociskami w 2 sekundy, jest to bardzo skuteczne, jak sami zresztą widzieliście. Teraz warto mi będzie chyba wrócić do przeciwpancernych. Akurat tutaj jest test wychylający się, ale może strzelę do tego centka po włazie. No i cyk, wchodzi to za 428, pięknie. I już jest 1500 uszkodzeń na liczniku. Co ciekawe, ten czołg bardzo szybko się zbiera jak na czołg ciężki, to znaczy dosyć szybko osiąga prędkość maksymalną, 37 km na godzinę. Jest to lepiej niż kaliban, bo kaliban ma 33 km na godzinę. Z kolei mamy też lepszy rozrzut na 100 metrów, czyli mniejszy celownik, i to znacząco, bo o 0,13 ten parametr jest lepszy i o sekundę szybciej skupiamy to działo. To też jest bardzo ważne, ale te 3,20 skupianie i 0,45 bazowej celności to nie są jakieś bardzo dobre wyniki jak na 8 tier czołgu ciężkiego. Od razu wam to zaznaczam. Może przebiję go z HEK-a. I zobaczcie, że się udało, ale zebrałem jeden strzał, więc jakoś to bardzo opłacalne nie było, ale nadal skoda została ładnie przebita. Minusem oczywiście jest to, że HEK-i, o których wspominam, no to jest amunicja premium i za nią będziemy musieli więcej zapłacić. Tak teraz to w ogóle nie było opłacalne, żeby go dobić za 150 z Heszy czy tam Heków. I zobaczycie sobie sami, że wyniki końcowe nie będą świadczyć dobrze o zarabianiu tym pojazdem. Ale tak szczerze, po tej bitwie i po tym, jak dokładnie przyjrzałem się tym parametrom, to uważam, że Gonzalo jest ciekawym czołgiem. Kaliban jest na tyle niecelny i na tyle denerwujący swoim działem, że w ogóle mi się jakoś nigdy nie chciało zagrać więcej niż kilkanaście bitew. Ogólnie jest to bardzo irytujący czołg, jak nim gramy, ale też irytuje innych, jak do kogoś strzelamy. No, jestem pozytywnie zaskoczony, tak szczerze. I broń Boże, nie odbierzcie tego zdania, że to jest jakaś fajna premka i musicie ją mieć, bo to tylko takie moje spostrzeżenia i nie byłem świadomy tego, jaki ten Gonzalo faktycznie się sprawuje, ale to oczywiście w tym odcinku, bo jeszcze zagramy na pewno 4 bitwy. Mam Hesze i szukam Buraski, ale... Aha, ona pojechała sobie na wodę. Samuła została wykryta, Projecto będzie się odwracać i ja będę mieć tył Projecto, no ja muszę to wykorzystać. Aj nie, artyleria w ogóle jest tam, na tamtej pozycji. Nie mogę zostać wykryty, bo jak zostanę wykryty, to no, bardzo spalę ten plan cały mój. A to Projecto co będzie robić? On będzie jechać... Oj, to nie jest dobra dla mnie informacja. A ja zostałem wykryty i teraz Projecto na mnie nadjeżdża, we mnie będzie wjeżdżać. Nie wiem, czy go przebiję, muszę go jakoś złapać od boku. I go złapałem. W sumie już mogłem załadować przeciwpancerny, jak widziałem, jak go Samuła obiła. 413 i 600 HP. Dobra, wracam do przeciwpancernych, nie ma co. Trzeba będzie dobić Buraskę, jeżeli się uda oczywiście. Burask ładuje, Arta powinna zginąć. Samuła raczej dorwie Artę. Jest i Burask, który kończy ładowanie. No i udało się. Nie powiedziałem o pancerzu, a o tym zaraz. Pierwsza bitwa, 3500 damage'a. Też udało mi się zrobić 4 fragi. 1226 expa. Zarobkowo mamy na plusie 42 000. Ostatnio się pomyliłem, bo jest ten przycisk dodany do rezerwy kredytów i tutaj patrzyłem na to, a na to nie powinienem patrzeć, tylko na ten wynik. Jesteśmy na plusie.
Ja jestem w szoku. Co do mojego wyposażenia, wybrałem system kontroli ognia, zawsze biorę na T57 Heavy i strzelam czołgi, które mają problem z czasem skupiania i ze stabilizacją, ale po zagraniu tej bitwy doszedłem do wniosku, że warto by było jeszcze skorzystać z eksperymentalnej turbosprężarki, czyli zestaw poprawiający mobilność i tym sposobem będziemy jeszcze szybsi. Moim zdaniem to będzie przydawać się grając z Gonzalo, bo to jest taki czołg trochę ciężki, ale może zagrać z medami, jak to widzieliście na Cichym Brzegu. Co do perków, mamy tutaj załogę czteroperkową, czy tam może pięcio u dowódcy. Bardzo ważna intuicja, naprawa, braterstwo. No, a moje polowe to tak naprawdę nic nie wybierałem, bo nie chciałem ani tutaj nic poprawiać. No i też pomyślałem sobie, że może załaduję kilka normalnych haeków. Jak widzicie, koszt jest 5200, załaduję kilka normalnych haeków i coś mi się tu nie zgadza. Ja nie wiem, czy ja nie powinienem wydać więcej kredytów na za amunicję, 30 tysięcy, nie wiem, czy nie miałem kupionej jakiejś amunicji. Zobaczymy to w kolejnych bitwach, jak to będzie. A co do pancerza, to mamy tu wręcz identyczny pancerz jak w Kalibanie i jest ten pojazd na pewno wam bardziej znany niż Gonzalo, czyli coś tam na wieży poodbija, kadłubem też może odbić dużo siódemek, nawet niektóre ósemki, ale no dziewiątki, dziesiątki czy ósme tiery niszczyciela czołgów będą raczej bardzo łatwo was przebijać, więc nie ma wielkiej tragedii, ale na taką stronę z medami może śmiało Gonzalo się wybrać, czy Kaliban. Nie wiem dlaczego, ale oni nie mają czołgów w akademikach i trzeba na to zareagować, bo padnie nam ten pojazd, który jest tutaj. Ja chciałbym już uciekać stąd, ale nie ucieknę w ten sposób, bo boję się, że oni będą bardzo mocno się wychylać i ucieknę sobie w taki sposób. Tutaj wychylając się, ale 50 TP może zdążyć. Nie, dobra, nie zdąży. Jest dobrze, nawet trochę wychylił się od pod ISU, ale nie przebiło nasze ISU. Defender będzie tu dużo robić, ale jest burask na środku. Może spróbuję tu zostać z naszym ISU i coś strzelę sobie, na przykład te 2.8. Nasze ISU chyba znowu nie przebiło. A te 28, no to jest niszczyciel 8 tieru. Myślę, że on tu może coś próbować. Dobra, brakuje nam bardzo kluczowej pozycji, mianowicie chodzi mi o G1. Z tego okienka można założyć ogień krzyżowy i można dużo namieszać, tylko trzeba tam dojechać. Okej, udało się. Mogę to zrobić bezpiecznie, pojechać dookoła, ale jakoś jestem w gorącej wodzie kąpany. Jeżeli oni będą grać agresywnie tutaj, no to mamy ich bokiem. Tak samo możemy próbować wychylać się na te czołgi, które tutaj stoją. Akurat żółwi się chyba cofną. No bo ja zostałem wykryty, jak sami zresztą widzicie. Minus 3500 HP, nie ma co jakoś się bardzo wystawiać, bo takiego super pancerza to my nie mamy. Chciałbym kogoś zobaczyć, zaświecić, a na razie to oni mnie widzą. Myślę też, czy nie przeładować sobie na jakiś pocisk odłamkowy i spróbować strzelić do kogoś. Zadać zawsze jakieś uszkodzenia, mogę. Zobaczymy, czy żółwik się przebije. Dobra, załaduję tego hesza, ja go nie przebiję z przeciwpancernego. Tutaj test 3. A żółwik mnie przebił za 302, więc nie fajnie. Chyba muszę uspokoić, po prostu nie będę się wychylać, bo to raczej nic mi nie da. Dojechał to 77, ja mam załadowany hack i cyk, przebiłem go za 502. Działa mój ogień krzyżowy, mamy większe straty w mieście i robi się trochę niebezpiecznie, chociaż teraz to 77 się wyładował i ja mogę go przebić znowu z tego mojego hacka. 474, no nie jest jakiś fenomenalny strzał. Jak widzicie, żółwik już nie ma cierpliwości, T77 również i to jest kwestia czasu, kiedy dobijemy te czołgi. Ale żeby go dobić, to ja wrzucę sobie przeciwpancerny. A jak widzicie, nie udało się nawet. I mamy już sytuację 6-3, oni podjechali, zginęli i teraz to my na pewno wygramy miasto. Czy Defender strzeli? Spróbuję. Może wieża odbije coś? Może ja go trafię we włas? Defender chyba strzelił w kogoś innego. Udało mi się trafić to we włas, ja nie wiem. Defender dostał, on teraz przeładował. Ja muszę dojechać do tego gruzu i go jakoś dobić. Będzie próbować, nie trafił. Dobra, ja sobie go objadę i przebijam, dobijam. I jedziemy po kolejne czołgi, które są po mojej prawej. Czy ja tu na kogoś mogę zadawać HEK? No tak, myślę, że tu dwa czołgi na jeden strzał. Ewentualnie tego T28. Ale nie ma na to czasu, on się odwraca już przodem, więc strzelam do niego akurat. Może go dobiję do... Kari? No i tu mnie... Trochę się pogubiliśmy z tym typem 6-3. A dobra, to nie ma dużego znaczenia. Jedziemy dalej. Został Skorpion, Gesor, jeszcze Udes może gdzieś być. Chyba nie ma co snajpić specjalnie, tylko będę przejeżdżać. Chociaż już zostałem wykryty. Nikt nie dobija Skorpiona, może ja wejdę? Myślałem, że może mi wejdzie, ale nie. Nadal Skorpion żyje, to jest bardzo ciekawe. Skorpion nie trafił.
i pokazał się Udes, moi drodzy. Dobra, ja strzelam z przeciwpancernego. No i to mi nie weszło. Czy Udes zostanie wykryty? O, to jest pytanie. Bo tylko w Udesa mogę strzelić. Jeszcze SKPTK gdzieś jest, więc dobrze, że mam te hajaki załadowane. Jest SKPTK. Szukam, jest pierwsze kółko, dawaj do przodu. Tak, jest 593, ale to pięknie weszło. I tymi hajeczkami ja tu sporo nadrabiam. Pytanie, czy Udes się pokaże. Skorpion będzie się wychylać? Niesamowite, że on mi tak wjedzie pod celownik, teraz go dobije. No i został Skorpion na Gesora, to ja nie liczę. Jest, Udes. Już myślałem, że to może wejdzie. Mogłem też podjechać tutaj trochę wyżej i delikatnie zwiększyć szansę, ale raczej nie ma co. To są piksele, może. Wow, było blisko, naprawdę było blisko, ale nie udało się. Strzał rozpaczy. A, już chciałem powiedzieć, że może tam będzie, ale nie, jest tam jednak. 3000 uszkodzeń, 2 fragi na koncie, zarobkowo 88 tysięcy, 33 tysiące na plus, więc coś tam zarabiam na razie. No dobra, trzecia bitwa. Nie powiedziałem, ale jak to typowy brytyjski czy amerykański czołg, mamy dobrą depresję działa, ale od boku jest ona lepsza, trochę tak jak w E50M. Z przodu jest ona o kilka stopni mniejsza, ale nadal daje radę i myślę, że Overlord to może być dobra mapa dla mojego Gonzalo. Postaram się coś może delikatnie przysnajpić, ale to oczywiście wiadomo o dystansie. Chociaż dobra, nie, pojadę od razu do lewej, pojadę na zerówkę. Tamtym czołgiem mogę zrobić spoko różnicę, wychylając się też. Dobrze, widzę, że jak ktoś nawet strzela, nawet dwa razy dostał ten badchat. Nie wiem od kogo. Czy to był EBR, który jest gdzieś tutaj z hajaków? Chyba tak. Patrzcie, znalazłem EBR-a, on ładuje, znaczy ma przeładował sobie haki i dostał plombę 481, musi uciekać i nasz badchat teraz robi revenge. Dostał niestety i zginął dosyć szybko. Jeden czołg go strzelił za prawie 400 i ten czołg jest na pewno z tyłu, ewentualnie to był burask, to znaczy miel. Ale on pewnie teraz ładuje. Nie chcę się jakoś zapędzić za bardzo, ale spróbuję. I udało się, 514, rewelacja. Ja potrzebuję więcej informacji, czy ktoś z tyłu może tam sobie grać. Jeżeli tam nikogo nie mają, to ja podjeżdżam sobie za ten wał i tak naprawdę kasuję te czołgi jeden po drugim. To by było najlepsze rozwiązanie, tylko brakuje mi tylko i wyłącznie informacji, co z kilkoma niezaświeconymi pojazdami. Mogę też próbować wychylać się na tego RHM-a, ale wiąże się to oczywiście z ryzykiem. I też mogę sprawdzić, czy ktoś tam stoi, po prostu trochę bardziej agresywnie się wychylając. Udes został przebity, 456, rewelacja. RHM może się wychylać, więc ja sobie przeładuję. Mam wsparcie od Lorki i wszystkich innych czołgów za mną, tylko żeby RHM nie wjechał w ten krzak i mnie nie strzelił za darmo i będzie dobrze. Jak widzicie, takiego patriota to ja poodbijam. EBR-a też gdzieś poodbijam. Nie będę tu kombinować. EBR jedzie na mnie. Co tu się dzieje? Nie trafiłem i dostałem jeszcze ładowniczego. Ojej, dobra, padł on. Borsig dojeżdża mnie. Potrzebuję pestki w Borsiga. Dostał za 500, ale on mnie dobił. Nie wiem, co tu się stało. No byłem przekonany, że będę mieć odpowiednie wsparcie, ale nie trafiłem raz w EBR-a, czy tam, nie pamiętam, strzeliłem w Udesa, nie trafiłem. Na luzie bym to zrobił. Bardzo dziwna decyzja EBR-a. Że on tak chciał o to odbić. Patrzcie się na to. Gwardzista, Lynx, Indian Panzer, Kanyak Panzer, Lorka tu jeszcze była na tym narożniku i oni tak wychylili i mnie rozwalili. Moim zdaniem w tej bitwie mógł siąść absolutny rekord na tym czołgu. Mój osobisty i pewnie też na tym odcinku, bo potencjał był przeogromny. Sami zresztą widzieliście, jaki to był świetny start. Nie ma co, nie będę się jakoś bardzo użalać. Dwie bitwy przed nami. Na bezpiecznej przystani lubię sobie przejechać w to miejsce i wcelować się w czołgi, które tutaj mogą przejeżdżać z prawej do lewej, ale na początku przede wszystkim gdzieś tam się poblokowaliśmy z jednym czołgiem i nie dojechałem, nie skupiłem działa w pełni. No i to skutkowało tym, że nie udało mi się zadać uszkodzeń, a szkoda, bo tu jeden darmowy na pewno strzał by siadł i tutaj drugi, tak jest, drugi siadł w Tygrysa, 473, bardzo fajnie. Nie wiem, czy on nie będzie dalej próbować się tak kontować, to mu nie najlepiej wychodzi, powiedzmy sobie szczerze. Tu dojechał i z szósty w ogóle, nie wiem co tu się dzieje. Celuję mu w dolną płytę i to wchodzi, bardzo ładnie. DS54 podjechał, będzie jechać w naszego MX-a. Tygrys drugi podjeżdża i dostałem jeszcze po asyście za niego. Ja tutaj w miarę pokazuję wieżę, to znaczy oczywiście tam trochę kadłuba również, ale głównie staram się pokazać wieżę. Buras będzie się wychylać, ja od razu przerzucam się na Hesha i czy on to zrobi? Zapraszam serdecznie Buraskę.
do wychylania się. Może ja spróbuję się wychylić na Buraskę. Renegade będzie go dojeżdżać. Burask strzelił raz do AMX-a. I teraz Renegade wjeżdża w niego, taranuje go. A ja nie trafiłem! Myślałem, że będę mieć lepszy strzał jeszcze, a on zaczął już uciekać. Dobra, walczymy z TS-54. I tak jak sobie rozkminię, co mógłbym zrobić, to jednak... Wolę tu to odpuścić i wolę wychylać się bardziej ze środka. Pomogę z Lynxem, czy on tutaj będzie? Nie udało się go trafić, szkoda, bo ten hash by bardzo ładnie siadł. O co mi chodzi? Myślałem, żeby się wychylić ze środka i strzelić go w plecy z tego hasha. Teraz LC mi przejął pod celownikiem. Jest Burask na górze. Mają zaskakująco dużo czołgów na tym środku. Zwyczaj tego na tej mapie nie widujemy. Lynx czy się pojawi? Pojawił się na celowniku i dostał pięknie. Chociaż lepsza byłaby eliminacja Buraski, bo to jest oczywiście groźniejszy czołg. TS-54 wraca. Ja się trochę cofnę. Nie wiem, czy TS będzie się wychylać, ale ja mam haka. Od boku tu wejdzie 473. Perfekcyjnie. I jeszcze tam przejeżdża sobie Chimera, Kaimira. I ktoś od nas nie trafił. Dobra, AT-15 jego nie przebije, więc przerzucam się na przeciwpancerne. No i może to miejsce. Nie, nie uda się przebić. Z prawej i z szóstą wracam wieżę. On nie trafia. I z prawej Chimera, Kaimira, Chimera. Może się zaraz wychylić. Mam dobrą pozycję, plus jeszcze Skorpion z tyłu, więc w ogóle jest bardzo dobrze. Jest AT-15 pokazane. Gdyby tej AT-15 nie było... Aj, szukałem pierwszego kółka. To mógłbym się wychylać ze środka na nich. No i tak już są mocno ubici, więc... No dobra, to nie ma dużego znaczenia, po prostu wjadę w ten środek i rozwalamy TS-54 w pierwszej kolejności. Albo dobra, zrobimy uszkodzenia na nim. TS-a ktoś inny pewnie dobija. No ja jeszcze zebrałem. Dobra, wychylam się na to AT-15, on się odbija. Pierwsze kółko? Nie. Wszystkie czołgi były wykryte, więc nikt mnie nie zaskoczy z prawej. Bardzo ważne, że tam nikogo nie mają, dlatego podjeżdżam. Czy ja przebiję AT-15? W to miejsce, na zielono. Nie zdążyłem skupić. Niestety, Audes mnie trafił. Dwururka może mieć drugi strzał. I poleciało to za wysoko. Zaraz możemy strzelić UDES. Dwórka przeładuje na pewno. Nawet nie wiem, czy dwa strzały nie przeładują. Dobra, odbiła się. Więc jak widzicie, pancerz odbija. 8 tier, oczywiście. Też mam bardzo dobry matchmaking, jak gram tym czołgiem. Muszę to powiedzieć. Jest UDES. Dobra. Zmieniam na hasha. No i nie trafię. Działa potrafi... Bardzo poirytować niestety, ale tak czy inaczej, grając z nim czuję się dosyć pewnie, zadaję zawsze te uszkodzenia. Nie jest coś takiego, że nic nie mogę zrobić, tylko widzę tutaj też sporo takiego potencjału na jeszcze lepsze bitwy tak naprawdę. Sami zresztą widzieliście, no moim zdaniem Overlord to był genialny przykład, ile tam można było zrobić. A tutaj mamy łączony damage 4300, więc też jest bardzo fajnie. O, jestem wykryty. Może jest w tych krzakach gdzieś tu? A, myślałem, że może wejdzie. A jednak gdzieś tam przejeżdża w ogóle. Pytanie, kto go trafi? Ja nawet to bardzo nie wiem, jak do niego strzelić. No i nie dla mnie. 5000 w sumie łączony damage. 2600 i 2500 normalnego. Medal wsparcia, pierwszy exp i raport szczegółowy. 45000 na plusie, 109000 minus ta amunicja. Jak widzicie, dużo dosyć zabiera kredytów, ale... Jeszcze jedna ostatnia decydująca przed nami. Nie wiem, co się stało, ale te paski coś mi się tutaj nie wczytały z punktami wytrzymałości. Mamy Erlenberg, losowanie na dziesiątki, więc można powiedzieć, że wykrakałem, ale to dobrze, bo możemy sprawdzić, jak Gonzalo będzie się spisywać na takich dziesiątkach. 277 TVPG i UDES, lodówka, 4 dziesiątki. Lodówka to oczywiście największe zagrożenie. Możecie zauważyć, że my szturmujemy prawą stronę i ja też chcę przejechać od razu w pierwsze tempo do prawej. Ta mobilność dobrze się spisuje, bo wiele czołgów ciężkich nie przejechałoby. Myślę, że Kaliban nie dałby rady. Ja tu może strzelę w 277? Nie. Ale możliwe, że ktoś jeszcze będzie tu przejeżdżać. Albo tu jakiś jeszcze jeden przestrzał. Nie, nie zdążyłem. E50 przejeżdżające. W sumie to powinien się skupić najpierw na tych medach tutaj. I E53 dostanie ode mnie. Tak jest, to wchodzi. 353, trochę mało, ale nie będę jakoś bardzo żałować. Progetto gra na tym przejeździe, ale skinie.
277 tam się rozstawił, lodówka tam stoi. Czy ja mogę strzelić do Progetto? Nie, tu są te czołgi pochowane. No wygląda to na dobry początek. 277 ja go berwał. I to trochę mi sugeruje, że mogę spróbować przejechać sobie na drugą stronę, popracować nad jakimś ICM albo innym czołgu. Trzeba oczywiście uważać na lodówkę. Jak Tiger mi strzelił, on ma jakieś bicie na mnie. Sprawdzę sobie, czy lodówka nie jest gdzieś wcelowana. Mam ICM przodem, no i cyk. Dostał za 500, cofka. Jest rewelacja. ICM mogę dobić za 6 sekund. Największe moje zmartwienie to lodówka, która może we mnie wjeżdżać. Ale lodówka jest tutaj, została wykryta, więc bomba. E57 dojechało, kończymy sobie tego. 277 się wychyla. Nie ma 277, nie ma lodówki. 5-2. Nie ma nad czym się zastanawiać, trzeba jechać twardo do przodu, jak to mawia klasyk. Mógłbym coś strzelić w Progetto albo jakiś inny czołg, który tam stoi, ale zaświeciłem też dwójkę. Z jednej strony bardzo źle, schowam się za gruz, tak żeby nikt do mnie nie strzelił. Z drugiej strony, jak widzicie, ja mam wsparcie Buraski plus jakichś innych czołgów, które tam sobie dojechały. Szkoda, że Buras nie przebił. Ale Buras mnie strzela w plecy, to też jest interesujące. Chociaż on zaraz powinien paść. T3-2 tył wieży dostaje za 500, E57 do mnie dojedzie, będziemy mieli medy z lewej. To Progetto to jest kwestia czasu, aż zginie na pewno. U mnie 3 sekundy, raczej to wejdzie. No i cyk, 254, pięknie to wchodzi. T3-2 też nie mam, jestem wykryty, ale cóż, jadę dalej. I myślę, że... A nie, tutaj UDES będzie schowany. Jak Tiger był tam, na linii K, nie wiadomo gdzie jest obiekt 704. Nie wiem, czy teraz dobrze wybieram, że tutaj jadę. To jest trochę rzut monetą, niestety UDES mnie wykrył. Nie wiem, czy 704 będzie tutaj. Aha, UDESa już nie ma. 704 jest tutaj. Nie wiem, czy jak Tiger ma na mnie bicie, chyba nie. Ale ja zaświecę 704 i zgarnę ją po spocie. Raczej. Chociaż też pewnie za to zginę, niestety. No, nawet nie udało mi się strzelić, szkoda. I chciałem jechać na prawo i jakoś przebić tego UDESa. No ale zobaczcie, że asystent tu na drobie. 1300 po spocie. No i jest koniec bitwy tak naprawdę. Taki jest wynik końcowy. Nie była to taka normalna rozgrywka na 10 tierach, ale co ja mogę zrobić, że to, taką bitwę trafiłem? To są bitwy na żywo. Nic tutaj nie będę powtarzać specjalnie. 5 bitew rozegranych, 90 tysięcy kredytów, 55 tysięcy. Nie strzelałem w ogóle z golda i zobaczcie, jaka jest duża różnica zarobkowo. 5 bitew, średnie uszkodzenia 2637. I szczerze, Gonzalo trochę będzie wyżej notowany przeze mnie, bo grało mi się nim przyjemnie. Jakoś potrafiłem się odnaleźć w bitwach, potrafiłem dostosować się do tego wszystkiego, jak one wyglądały i jakie zagrania mogłem potencjalnie zrobić. Jeżeli macie jakieś pomysły, jakie kolejne czołgi chcecie zobaczyć w bitwach na żywo, to śmiało piszcie. Gonzalo jest całkiem, okej, znośny. Takie podsumowanie, trzymajcie się, to elo, cześć!